Śmieszna sprawa, nagraliśmy film z Karolem o Potensic Atom na kanale RX Los i nie wspomnieliśmy o jednej takiej dość dużej wadzie. Ale to wyszło. Potensic Atom zrobiony jest według starego chińskiego przepisu na drona. Czyli bierzesz design od DJI, dbasz o to, żeby na pewno ważył poniżej 250 gramów oraz na kamerze dajesz napis 4K. Sukces murowany. Tu jednak nie zatrzymano się wyłącznie na pozorach. Zadbano o to, żeby ten dron komunikował się z radiem w jakiś taki współczesny sposób i latał dalej niż 200 czy 300 metrów. Postarano się o to, żeby gimbal faktycznie był trzyosiowy, faktycznie działał, a jakość zdjęć i filmów, czyli najważniejsze, czego od takiego drona wymagamy, była na najlepszym możliwym poziomie. Czyli najlepsza, jaką da się wyciągnąć z takiej niewielkiej matrycy, bo mamy tu matrycę 1/3 cala. Potensic Atom ma wszystkie podstawowe funkcje, których od takiego drona wymagamy. Ma GPS, więc jeśli puścimy drążki, on zawiśnie w miejscu. Kiedy będzie kończyła mu się bateria, bądź skończy już mu się zasięg, on podniesie się i wróci do miejsca startu. A faktycznie działający trzyosiowy gimbal pozwoli na zrobienie tak stabilnych ujęć wideo i tak ostrych zdjęć, że doceni je nie tylko twoja mama. I tak samo jak byłem sceptyczny co do tego drona na początku, tak te uprzedzenia przychodziły mi z dnia na dzień. Opublikowałem nawet u siebie na profilu, na Facebooku, kilka zdjęć wykonanych tym dronem, oczywiście nie podpisując ich, bo co to by było za frajda, gdybym napisał: hej, zdjęcia zrobione Potensiciem Atom, i kazałem wam zgadywać, czym te zdjęcia były zrobione. I rozstrzał był przepiękny. Od sasa do lasa. Od Sparka do Inspire'a. Za dwie osoby zgadły. A dlatego, że widziały na RX Losie, że mieliśmy Potensica w łapach. Zdjęcia ten dron robi w 12 megapikselach i zapisuje je w dwóch formatach. RAW i JPG. Filmy w maksymalnej rozdzielczości 4K w 30 klatkach, w Full HD w klatkach 60. Jakość materiałów, które zrobimy tym dronem, to topka, jaką można osiągnąć z tej mikroskopijnej matrycy. Bo przypominam, matryca jest mniejsza niż w Sparku. Matryca jest mniejsza niż w DJI Mini. 1/3 cala. To jest naprawdę, naprawdę malutka matryca. Jest to pierwszy raz, kiedy biorę się za recenzję takiego małego drona nieznanej mi wcześniej firmy. I to, co otrzymuję z niego, mówię o zdjęciach i o filmach, nawet nie tyle, że nie obrzydza mnie, ale nawet podoba mi się to, co dostaję. Ten ogromny minus dla fotografa, który ten dron posiada, to maksymalny czas otwarcia migawki. I tutaj niestety wynosi on abstrakcyjne 1/25 sekundy. Domyślam się, że jest to jakieś ograniczenie hardware'owe, że dron nie byłby w stanie generować podglądu w 30 czy 60 klatkach i dawać go na telefon, jednocześnie fotografując w 1/5 czy 1/10 sekundy. Jest to dziwne, ale tak właśnie jest. Nie da się więc z tego drona korzystać kreatywnie, czyli na przykład zakładając mu filtry ND. Tu nawet nie ma zbytnio jak takich filtrów zamontować, ale świadczy to o tym, dla kogo jest to dron. Dla początkujących, dla amatorów. Dron wakacyjny, a nie sprzęt dedykowany profesjonalistom. Więc nie da się robić paningów, nie da się robić rozmazanego tła i pędzącego, ostrego jak brzytwa pociągu, bo nie da się tutaj ustawić krótszego czasu otwarcia migawki niż 1/25 sekundy. Sprawia to też, że nie da się tym dronem fotografować zbytnio w nocy. Wszystko, co udało mi się wyciągnąć, to niebieska godzina po zachodzie słońca, 1/25 sekundy i ISO 800. I naprawdę trochę tu się nakombinowałem, żeby to zdjęcie odszumić w Lightroomie, rozświetlić i wyciągnąć z niego jakiekolwiek detale. ISO 800, 1/25 sekundy, praktycznie w nocy. No szumi tu, szumi i gubi detale. W czym taki Potensic Atom będzie lepszy od DJI Mini 2, z którym praktycznie dzielą tą samą cenę? Potensic Atom polata dłużej. Producent mówi o 32 minutach, a ja wam mówię 26-27 minut na luzaku. Nie ma żadnych stref, więc tutaj Chińczyk nie powie ci, gdzie możesz, a gdzie nie możesz latać, bo czasem zdarza się, że faktycznie baza danych Chińczyków nie jest zaktualizowana i ich dane różnią się od tego, gdzie faktycznie możemy czy nie możemy latać. Tutaj okej, nie ma tego problemu. No i Atom posiada funkcję śledzenia, która działa podobnie jak w każdym innym dronie. Mimo że Potensic nie ma czujników, ma funkcję śledzenia i ta funkcja śledzenia działa. A w czym taki Potensic Atom będzie lepszy od dronów Fimi czy od dronów Habzana, które miałem w swoich rękach? Bo nie miałem wszystkich. Przez 2 tygodnie, przez które używam tego drona, Atom nie zachował się ani razu nieprzewidywalnie i ani razu niebezpiecznie. Nie odwalił mi jakiegoś toilet bowla. Nic nie dotykam. Ten sakułeczka robi.
nie odleciał w losowym kierunku, nie zerwał się niespodziewanie, nie spadł. A to sprawia, że autentycznie można rozważać go jako drona, którego można kupić. W aplikacji tego drona dostajemy faktyczne, prawdziwe parametry, którymi możemy manipulować i ustawiać parametry zdjęcia. Przecież to jest niesamowite, że jeśli w takim FIMI zmienimy rozdzielczość z 4K na Full HD, jakoś nie spada nam o 50%, a o 90%. To niesamowite, że Zino daje nam white balance od 0 do 32 tysięcy, czyli jakaś abstrakcyjne wartości, nijak mające się do tego, co znamy ze świata fotografii. Tu, w Potencjalu Atom, to wszystko jest takie ludzkie, znane, poprawne i działające. Ale strasznie cieszy mnie to, że ktoś chociaż próbuje dorównać DJI i Autelowi i stara się nam, fotografom profesjonalnym czy początkującym, dostarczyć narzędzie do fotografowania, do filmowania, a nie kolejną zabawkę, mimo że dron posiada klasę C0 i jest właśnie zabawką, z funkcjami wziętymi z czapy. No a w czym taki Potencjal Atom będzie gorszy od DJI? Mini 1 czy Mini 2? Jakością obrazu, możliwościami fotograficznymi i precyzją sterowania. Bo mimo że to lata dobrze i lata precyzyjnie, to na przykład sterowanie gimbalem, które odbywa się tym oto pokrętłem, nie jest takie płynne i nie ma takiej rozdzielczości. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Wydaje się, że to kółko nie ma, nie wiem, 200 pozycji, w których może być ustawione, a ma ich na przykład 30. Nie da się więc tym dronem zrobić tak płynnych i idealnych, idealnie dopasowanych pod swoje wymagania ujęć kinowych, jakie by się chciało. Da się zrobić płynne ujęcia, da się łączyć ruchy wszystkich trzech osi, ale DJI po prostu daje nam więcej. Nie jest to narzędzie dla profesjonalisty, nie jest to super idealny dron, ale jest to dron, który bez obciachu wypełnia tą lukę na rynku między FIMI i Zino, a DJI i Autelem. Jest on sobie gdzieś tutaj w połowie, ale patrzy w górę. On nie ma tego kompleksu DJI, mimo że niestety projekt, design jednoznacznie nam wskazuje, że chciałby udawać DJI, ale on sobie jest tutaj po środku i najwyraźniej zadowolony jest z tego swojego miejsca. To nie jest DJI Killer, ale nikt nie obiecywał nam, że to będzie DJI Killer. Mając do wydania 3000 zł, bez wątpienia wolałbym jednego Mini 3 Pro niż 3 Potencjalki Atomy. Mając do wydania 2000 zł, pewnie szukałbym któregoś miniaka od DJI bez napisu Pro, ale gdybym miał wydać tysiaka, to autentycznie już bym się zastanawiał, czy chcę kupić przechodzonego Mini 2, szukać jakiejś ultra promki na Mini 4K, czy po prostu wziąć z półki o tego. Te drony różnią się funkcjami, te drony różnią się jakością obrazu, które nam dają, ale to, że jakość obrazu w tym jest gorsza od DJI, nie znaczy, że jest zła. I jest to pierwszy raz, kiedy jestem w stanie to powiedzieć z ręką na sercu o jakimś tanim dronie. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the end.